Dobry wieczór na naszej daltońskiej wieczorynce. Dzisiaj mam gościa specjalnego, Joanna Białobrzeska. Bardzo miło mi powitać na naszej wieczorynce. Ona jest daltońska i dlaczego jest Joanna? Ponieważ no, ona uczy mimochodem, cały czas się chwali tym i to robi. A plan daltoński mówi przecież o tym, że nie uczymy, nie nauczamy, a po prostu tworzymy sytuację edukacyjną, w którym to dzieci się uczą, prawda, Joasiu? No prawda, dobry wieczór, witam na tej cudownej wieczorynce, przypomniała mi się dobranocki moje, te Jacki, Jagacki i inne. No tak, no wycofano, słuchaj, wycofano, tak, no to teraz robimy, wiesz, taki wieczorynki dla dorosłych. Tak, bo my w ogóle wiemy, o co chodzi, przynajmniej. Mimochodem, tak, mimochodem polecam, żeby się uczyć mimochodem. Może żyć nie mimochodem, ale uczyć się zdecydowanie tak. I stwarzać sytuację. Wiesz, dzisiaj będziemy mówili o takim bardzo trudnym dla mnie temacie, bo nie ukrywam, że przez ortografię bardzo nie lubiłam szkoły i ortografia bardzo mi szkołę nie lubiła i całą moją karierę edukacyjną zniszczyła. Ty coś o tym wiesz, jak trudno być dyslektykiem w szkole. Jak nie za dużo nauczycieli rozumie, co to znaczy nie radzić sobie z ortografią. To nie jest tak, że jesteś leniwy, bo ja byłam ten nie chciał się nauczyć. Ja nie wiem, ja rozmawiałam z tobą w kuluarach, że ja już na różne sposoby wpadałam, bo oczywiście idąc do szkoły i wiedziałam, że było pisanie ze słuchu, że będzie, to wiedziałam, jaką ocenę dostanę. Ja nie musiałam w ogóle pisać tego dyktanda. Ja już wiedziałam, co ja dostanę, bo chodziłam do szkoły normalnie z ocenami. I kiedyś pamiętam, moja mama była wezwana do szkoły, ponieważ napisałam już we wszystkich możliwych konstelacjach i pytała mama, mówi, coś ty zrobiła, dlaczego tak zrobiłaś? Ja wie, mamo, bo chociaż raz chciałam trafić, że raz, żeby było dobrze. A tu właśnie będziemy rozmawiali o moim jakby koszmarze ze szkoły, czyli ortografii. Ja pamiętam, jak ja siedziałam, płakałam, wie, po co ludzie tą ortografię wymyślili? Czy nie można pisać, jak się chce? Powiedz mi, co cię podkusiło, że zajęłaś się ortografią? Wiesz co, ja ci powiem tak, ja się zajęłam i ortografią, i matematyką, bo to były moje takie dwie zmory szkolne. Dwie szkolne zmory, gdzie właśnie myślałam tak jak ty, po co ta ortografia i po co ta matematyka. I ja je wszystkie włożyłam i to jedno do jednego wora, bo jedno i drugie można dobrze nauczyć. Ja byłam po prostu źle uczona tej ortografii i matematyki. Ja się z matematyki potem pisałam pracę magisterską, nie wiem, co się stało. Generalnie ta matematyka i ta ortografia, dlatego że sama miałam z tym kłopot, bo gdzieś po drodze byłam uczona nie tak jak trzeba, to mam taki zwyczaj, że jak coś sobie wymyślam, to żeby jednak pomyśleć sobie, Jasiu, kurczę, masz 6, 7, 8, 9 lat i trzeba sobie jakoś poradzić z tym życiem. Czyli jak ty naprawdę byś się chciała tej ortografii uczyć, prawda? Czyli jak, albo tej matematyki, tej ortografii. No właśnie, wiesz, do dzisiejszego dnia generalnie pani podaje zestaw słówek, trzeba się ich nauczyć i pani mówi, że z tego będzie pisanie ze słuchu, tak? Co tutaj wymyślać? Podała przecież zestawy, tylko jak ktokolwiek kiedyś miał kontakt z osobą z dysleksją, to pamiętajcie, że ta osoba ma kłopot z pamięcią. I tak, ale ma dobry słuch. Tak. Słuchową. Tylko ja chcę powiedzieć, że bez względu na to, czy ty jesteś dyslektykiem, czy ktoś jest dyslektykiem, wiadomo, że ty masz zdecydowanie większy problem, żeby nauczyć się tej ortografii. Nie wiadomo, czego się trzymać. Ale generalnie mózg nie przyswaja sobie ortografii w ten sposób, którym chcieliby nauczyciele, niektórzy, mam nadzieję, że nie wszyscy, żeby te dzieci się tej ortografii nauczyły, dlatego że mózg nie chce tak zapamiętywać ortografii. I to są po latach wielu, doszliśmy wreszcie do celu, że może w klasie licealnej, humanistycznej będziemy przykładać wyraz do reguł ortograficznych, bo to jest najgorsze, że małe dzieci są uczone reguł ortograficznych i potem muszą coś w miarę szybko napisać, chociażby to dyktando ze słuchu, tak, prawda? I nie są w stanie przełożyć reguły do tego wyrazu, bo to jest jakaś totalna abstrakcja.
to już abstrahując od tego, że dyslektyk ma w ogóle tak zwane chodzenie po mukam, czyli chodzenie po męce straszne, to generalnie dzieci mają problem z ortografią, jeżeli uczone są w ten sposób, że reguła, do tej reguły dopasuj wyrazy, potem ćwicz te wyrazy, potem... One w ogóle tego nie rozumieją, wiesz, na jakiej to jest zasadzie, bo to jest abstrakcja w ogóle jakaś. Dla dzieci, tak. Ta reguła ortograficzna, co to znaczy u na o? Jaki wyraz? Jak teraz powie, że to dół doły, to on będzie pamiętał, ale tak będzie pamiętał z 20 minut. Za 20 minut to zapomni, że to dół doły, jeżeli to jest w ogóle oderwane od wszystkiego. Tylko będą dół doły. No bo jeżeli ty piszesz, to nie zastanawiasz się nad tym, jakie są reguły, tylko masz pisać intuicyjnie, czyli masz napisać dobrze. Tak jak mówisz, prawda, żeby mówić, no trzeba po prostu mówić i się nauczyć tego mówić i uczysz się w sposób taki naturalny, a ortografia jest uczona według mnie w sposób nienaturalny, tylko właśnie się wymyśla, że trzeba teraz w drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej, w zależności od roczników i pomysłu na podstawę programową, to wtedy się wymyśla, kiedy trzeba wprowadzić reguły ortograficzne i stąd te dzieciaki biedne kompletnie nie potrafią sobie z tym ja poradzić. Ja muszę powiedzieć, że ja wymyślałam wymiany. Ja pamiętam, jak mama mi opowiadała, że ja mówię, no dlaczego ty piszesz to o skres? Mówię, mamo, bo to się wymienia, ale jak coś wymienia? A ja po prostu potrafiłam znaleźć taki wyraz, że mi się wydawało, że to jest po prostu idealne do wymiany, prawda? I jeżeli nie ma tego w kontekście, ja muszę powiedzieć, że zakochałam się, bo ja te książki mam, już mam... Ja teraz pracuję z rycerzem. Grzegorza uwielbiam. Ja w ogóle dziewczyny polecam. To, co zrobiłaś z ortografią, ja widzę obrazy. Ja biorę tą książkę i widzę obrazy z RZ. Po prostu. Narobiłaś widzisz się... Grzegorza. Widzę Grzegorza z brzuchem, z krzaczastymi brwiami, który gra na skrzypcach, tak? Jest brzydalem. Po prostu... I nieprzystojny. Nie używa grzebienia. I to jest piękne, po prostu tworzy mi się obraz. Tworzy mi się obraz, gdzie widzę i akurat dla mojego mózgu, a ja, jak tu ktoś napisał, że nauczyciele, z którymi mieli problemy, to ja naprawdę rozumiem te dzieci. Rozumiem te dzieci, które w pierwszych klasach, słuchajcie, w pierwszej klasie mają pisanie ze słuchu. To była stara metodyka, o ile pamiętam, Joasiu, przypomnij mi, że po pierwszym semestrze, bo w starej metodyce na naukę liter mieliśmy do pierwszego semestru. Do pierwszego semestru nauczyciele klas 1-3 musieli wprowadzić wszystkie znaki, prawda? Tak. I potem... A potem egzekwować, było pisanie zdań, potem było pisanie z pamięci, a potem ze słuchu. Dobrze mówię? Jasiu? Tak, a potem troszkę mi zniknęłaś, ale już się słyszę. No niestety, tak było kiedyś, ale mam nadzieję, że tak już nie jest dzisiaj. Ja dlatego stworzyłam taką ortografię, bo właśnie jej się uczy mimochodem, czyli tak jak powiedziałaś, najpierw tworzę sobie obraz, czyli ja jak w ogóle mózg lubi być zaskakiwany, mózg lubi się bawić, mózg lubi być aktywny, mózg lubi, żeby było śmiesznie, żeby było niezwykle, a przecież my jako nauczyciele mamy jaki cel? No żeby umiał napisać tego olbrzyma przez RZ, tak? Ale nie zakatować regułami, tylko żeby to było dla niego jakąś przyjemnością. I w momencie, kiedy opowiesz jakąś historię olbrzymie, który właśnie jest taki, a nie inny. Albo na przykład o Henryku, bo ty jeszcze tych książek następnych nie znasz. Ja jestem na przykład zakochana w Henryku i Helenie z Hrubieszowa, bo one się dopiero drukują, które oni znaleźli wehikuł czasu, handlowali herbatą. I cała książka krzyczy, bo te hałaśliwe słowa. No bo lubi hałaśliwe słowa. Hałas, huragan, harmider, prawda? Hura, hip-hop. Oni są w Afryce, na jakiejś bezludnej wyspie, jacyś tam tubylcy. To jest wszystko takie, albo królik, o króliczej rodzinie przez kreską, Józefinie i jej króliczej rodzinie, która ma po prostu obłędne przygody, a tata nie wymawia drugiej sylaby, tylko mówi pierwszą, bo się ciągle z pierwszej gdzieś tam kica po ogrodzie. I dlatego dziecku tworzą się pewne obrazy, czyli widzi tego rycerza, który walczy z olbrzymem, który je lubi grzyby, który ma olbrzymi brzuch, ale przy okazji spotkał orła, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale też widzi tego
tego na przykład Michała i Michaliny, którzy się przebierają, którzy pracują w szpitalu i mają mnóstwo przygód, albo Gustawa z Ustki i Urszuli. Urszula jest restauratorką, on jest cukiernikiem. Jest to książka, jak ktoś lubi muffinki, słodkości, cukierki, to polecam Gustawa i Urszulę z Ustki, bo oni to właśnie mają takie smakowite życie, ale mają papugę, która siedzi w sklepie, mówi, kto tu kupuje, ten nie pożałuje, prawda? Każdego wita go chętnego kupca. No ktoś ją ukradł, prawda? Oni jej poszukują i mają mnóstwo przygód. No jeszcze takie, ja jeszcze wiesz, no znam Żanetę, która lubiła żanty. Tak, Żaneta i była krawcową i spowodowała pożar, miała męża strażaka, wozem strażackim zawiódł na dworzec, pojechała do Białowieży szukać żubru i miała mnóstwo przygód. I teraz, jeżeli czytamy z dziećmi, dziecko czyta tę książkę, bo do tego jeszcze będą jakieś karty, jakaś taka obudowa jeszcze na taką ruchową zabawę, na taką jeszcze inną poza tym czytaniem, ale wystarczy już cały obraz Grzegorza czy Żanety i Błażeja z Żyrardowa. Ty po prostu, wiesz co, uruchamiasz, patrząc przez pryzmat mojego upośledzenia, to uruchamiasz mi wiele zmysłów, tak? I ja dzięki temu zamykam oczy. Po pierwsze, są fantastyczne obrazy, pięknie ilustrowane są te książeczki. Ja mam dwie, więc więcej, ale tu trochę podejrzałam, bo mi wysłała Małgosia, za co dziękuję. I one są takie wyraziste, wiesz, nie ma zbędnych rzeczy. To jest fajne, tak? No, bo jeszcze dodam, wejdę w słowo a propos tych ilustracji. No właśnie. A muszę o tym powiedzieć, dlatego, że to jest cała seria książek, miałam taki pomysł, żeby przy okazji tej ortografii mimochodem wypromować młode talenty. Te książki ilustrowali młodzi ludzie w klasie maturalnej. Z klasy plastycznej, w tej chwili mają wszyscy maturę. Dla niektórych z nich ta książka była, mam nadzieję, jakąś do teczki, może im się uda łatwiej dostać na studia. Ale oni, chciałam pokazać, że taki młody 18-letni człowiek po prostu może no, fantastycznie rysować, bo w tej chwili na rynku ilustratorzy tam walczą o pracę, więc za takiego młodego człowieka będzie trudno. A oni, zobacz, jak oni to pięknie zrobili. Ja jestem pod wrażeniem, dlatego musiałam to powiedzieć, bo te ilustracje krzyczą też, wiesz, nie tylko tekst, który jest zabawny, który powoduje rechot dzieci, bo ja pracuję w gabinecie, więc one się śmieją, jak to czytamy razem. Bo oczywiście też ćwiczymy sobie samo czytanie, jedno zdanie ja czytam, drugie dziecko, zamykamy oczy, zaczynamy zastanawiać się, czy potrafimy 5 wyrazów z dwóch stron powtórzyć, które są z daną trudnością ortograficzną. Czy jakoś je możemy, czy może opowiedzieć, co się było, więc ty łączysz wszystkie takie kropki, tak, te haczyki, tak zwane haki pamięci, myślimy obrazami, cieszymy się, śmiejemy się, no i po prostu możemy z tą ortografią sobie poradzić, co jest niestety, no mówię, no moim przekleństwem. Nie lubię tej ortografii strasznie. Czy te książki są skierowane do dzieci dyslektycznych, czy do wszystkich? Bo ja tak wyszłam od siebie, dlatego że do mnie przemawiają i coraz więcej wyrazów pamiętam, więc powiedz mi, Jasiu. Brawo! Brawo! Nie, te książki są przeznaczone dla wszystkich dzieci. I one spełniają różną funkcję. Oprócz tego, gdzie oczywiście ta ortografia ma pomóc wszystkim w zapamiętaniu, bo nawet dla dzieci niedyslektycznych ortografia jest trudna, to przy okazji dzieci mają uczyć się czytania i to czytanie ma im sprawiać przyjemność, prawda? Bo sobie czytają, bo może i mam nadzieję im się będzie podobało. Ale również na podstawie tej książki można robić dużo polonistycznych ćwiczeń, jak opis postaci, jak dialog, jak drama. No, bardzo by mi zależało na tym, że jak się czyta tę książkę, żeby włączyć też tam dużo ruchu, prawda? Bo można zagrać Żanetę, można być roztargnionym, można zagrać się olbrzyma, no mnóstwo robić rzeczy, rysować, robić
swoje własne ilustracje. No, działań jest dużo, a prawda? Także, wiesz, wpływa na nasze zdrowie, bo Grzegorz w końcu schudł, tak? Bo się dużo ruszał. Czyli można ten, wiadomo, jak stracić brzuch. To jest no, taki impuls dla nas, szczególnie po pandemii. Tak. Tak. Powiedz mi, czy rozumiem, że do tych książeczek, bo one, ja pokażę tutaj, fajne są, bo one mają tą samą wielkość, w ogóle tylko różne kolory tutaj na grzbiecie. I tutaj mamy bardzo szybki dostęp do zasad, o których mówiliśmy, że no one nie są za proste, tak, do zrozumienia, szczególnie dla maluchów. Oczywiście od samego początku są w różnych kartach, w różnych sprawdzianach, uzasadnij, dlaczego, wymień, dlaczego piszemy RZ, po jakich spółgłoskach. Dzieci nawet się zastanawiają, kurde, co to jest spółgłoska, wiesz, a... Ale bo to... No. A my mówimy, no przecież po spółgłoskach, to jest proste, prawda? Pamiętajmy, że to, co proste jest dla nas, wcale nie jest proste dla dzieci. Jeżeli dziecko nie pisze, ja nie wiem, jak u ciebie, czy jak u naszych słuchaczy, ale ja wiem, że coraz większy procent dzieci ma problem z zaburzeniem słuchowym. Powiedz mi, tak, Jasia. Panie, tak, coraz więcej, a poza tym też mówimy, coraz więcej dzieci mówi, tak mówiąc kolokwialnie, niechlujnie, byle jak. Nie słyszy nawet, nie wypowiada to poprawnie, więc oczywiście automatycznie pisze. Pisze tak, jak słyszy, tak, jak mówi. Natomiast jestem absolutną przeciwniczką, żeby dzieci przynajmniej do trzeciej klasy włącznie dopasowywały i wyjaśniały, dlaczego pisze się tak, a nie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jak chodzą, to nie wyjaśniają, dlaczego chodzą i co się dzieje w ich organizmie, że potrafią chodzić. Dlatego jak mówią, to nie mówią, co się dzieje, że mówią. Po prostu ta ortografia ma być w sposób naturalny. A jeżeli my ją wlepiemy, tak jak robiliśmy, to tak jak ty, tak jak ja, będziemy sobie myśleć, że nie ma nic gorszego do ortografii. Przy czym to może być absolutnie naturalna kwestia intuicyjna, zapamiętam, zrobię. Druga rzecz, robienie tych wszystkich dyktant, czyli dzieci popełniają błędy, tak jak ty to robiłaś, absolutnie nie powoduje, że dzieci lepiej będą pisały. Bo dobrze wiesz, że każda ocena takiego błędu powoduje brak motywacji, nie chcę już się tego uczyć, nie chcę zapamiętywać. Ale wiesz co, to wpływa na motywację moją, jako ja. Ja pamiętam, że po prostu szłam i płakałam, mówię, no jestem beznadziejna, co jest? Ja się uczę, i ja nic nie pamiętam, a jeszcze wiemy, że jeżeli jest stres, to kortyzol idzie w górę. Ja się uczyłam, zaczęłam pisać i po prostu nic, wycięło mi. I to jest straszne, że ja mówię, no jestem beznadziejna. Nie mogę sprawdzić po prostu. Zresztą ja nie ukrywam, że pamiętam, miałam jeden z wypadków samochodowych i podszedł do mnie policjant i dał mi kartkę i mówi, proszę napisać, że nie była pani pod wpływem spożycia alkoholu. I ja pamiętam, że siedziałam i nie mogłam napisać tego zdania, ale byłam tak zdenerwowana w ogóle całą sytuacją. Mówię tak, no dlaczego pani tego nie pisze? Nie wiem, bo ja nie wiem jak. Że po prostu znaczy nie jest tak źle już teraz, okej, okay, ale ten stres z sytuacją i w ogóle spowodował, że w ogóle nie wiedziałam jak alkohol, jak spożycia i w ogóle. Ja wiem, nie ma pan jakiegoś takiego gotowego, żeby podpisać. Więc zobaczcie, nadal jako dorosły człowiek, jak wpływa na mnie stres. A co dopiero dla takiego dziecka, który wie, że ta praca będzie wpływała na ocenę. Tak, i że będzie znowu źle, i że, bo z reguły jest źle, prawda? Bo tam będą te czerwone podkreślacze i to jest strasznie. Ja dam taki przykład. W mojej szkole raz w tygodniu dzieci piszą swobodne teksty. W zasadzie od drugiego semestru pierwszej klasy to z reguły, czasem nawet wcześniej. Mają swoje duże zeszyty A4, ale to piszą na kartce, na początku, w czcinie, jaką tam sobie chcą. Piszą ołówkiem. I na przykład jest taki temat, jesteś łyżką znalezioną w lesie. Ile ty masz lat? Kto cię zgubił? A może jakiś, nie wiadomo, generał, a może królewicz? I te dzieci zaczynają pisać. Solą tam tych byków mnóstwo, no bo dopiero się uczą. Ale o co chodzi nam? O to, żeby zaczęły pisać, żeby nie bały się pisania. Wtedy takie dziecko podchodzi do pani,
pokazuje i te dzieci piszą po 2-3 strony papieru podaniowego potem. Nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. Przynosi to, pani na to patrzy. No i oczywiście widzi, że patrzy, jest przez Z z kropką, że coś tamtego, ale ona wiele nie mówi. Bierze gumkę i mówi, a posłuchaj, to zrobimy tu przez RZ, wiesz, bo to będzie tak, tak się pisze. O, super to napisać, jakie to jest interesujące. Ale ten król, to choć wytrzemy, bo to zrobimy przez odkreską, tak? Bo wiesz, króla tak się pisze. Potem bierze to jeszcze i nawet sama czyta te niektóre wypociny. Trudne jest do przeczytania przez dziecko. Wszyscy słuchają. Prace są fantastyczne, biją sobie nawzajem brawo. I taki dzieciak, który ma dyslekcję, a ma genialne pomysły, bo trzeba dodać, że dzieci dyslektyczne są po prostu niezwykle uzdolnione. Brawo, Aniu, kreatywne. Myślą obrazami, mają po prostu, ta prawa półkula to tam po prostu dymi. Mają niestandardowe spojrzenie na tą samą rzecz, prawda? Oczywiście. I teraz co się dzieje? No dzieciak zrobił dużo błędów, ale pani razem z nim to wykreśliła. Nie było czerwonego pisaka. Nikt z tego nie robił halo, prawda? I idziemy dalej do przodu. I jest przyjemność, prawda? Czyli ten młody człowiek się nie blokuje, nie mówi, nie będę pisał, bo pani mi tam zrobiła wszystko na czerwono, ja jestem do niczego, prawda? I to jest. Znaczy, dziękuję ci, że za to powiedziałaś, bo ja no, dzięki też moim przypadłościom z moimi klasami pisałam bardzo dużo takich tekstów swobodnych. I jak czasami się fascynowałam, bo to człowiek tak ma, ten temperament taki, wchodziłam do pokoju jeszcze jako młoda nauczycielka, więc zobacz, jaki pomysł i w ogóle pokazuje, a moja koleżanka tak, ale zobacz, ile to jest błędów. I coś w nas jest takiego, że nie potrafimy, moje dzieci się nie bały pisać właśnie, miały fantazję, nie koncentrowały się, jak to napisać, tylko co napisać. Szczególnie u maluchów, kiedy w ogóle rozbudzamy tą fantazję, powinniśmy po prostu pisać. A jeżeli my się koncentrujemy, czy to będzie Żaneta przez samorzęd, chociaż wiem, dzięki Żanecie, że to przez samorzęd, czy RZ, ale będę chciała napisać o fajnej Żanecie, która miała żelazko, to po prostu będę się koncentrowała na rozwijaniu tej fantazji mojej, w którym jest, tak? A nie, czy to będzie przez samorzęd czy RZ, bo to ja wiem, jak to mocno blokuje. Ja pamiętam, jak ja pisałam swoją maturę, którą no, musiałam zdać, tak? Więc miałam, po prostu moje słownictwo się bardzo rozbudziło, bo jak nie wiedziałam, jak napisać stół, to pisałam drewniany mebel. I oczywiście całą formułę musiałam zmienić, żeby nie wypadło to słowo stół, ale zdałam. Czyli no, nie zrobiłam tej, no, oczywiście no, wykułam na blachę te wyrazy już, który, tak? Bo to było pewne, natomiast no, dałam sobie radę, że jeżeli czułam, że coś jest nie tak, nie jestem pewna, to zamieniałam wyraz na inny. No ale jest sytuacja w pisaniu ze suchu, że tego nie zamienisz. A jeszcze czasami pisania ze suchu są tak skonstruowane, że w jednym zdaniu jest tych wyrazów z 4-5, prawda? Tak. No i trzeba przyłożyć, prawda? Nie, to wszystko jest, no znaczy musimy w ogóle zmienić taką mentalność podejścia bardzo wielu nauczycieli, którzy zmieniają, bo to jest nienormalne. Ja nie mogę w to uwierzyć, że odkąd ja zajmuję się tą uczeniem, pisaniem podręczników dla dzieci, to już były takie badania nad mózgiem, już tak poszła do przodu neurobiologia. Ostatnie lata już po prostu wszystko wiemy na temat, jak zapamięta ten mózg. I wiemy, że najważniejsze lata to są lata, powiedzmy, do 8 roku życia. Te pierwsze, szkolne i przedszkolne, nauczanie wczesnoszkolne. Cały świat daje na to najmniej kasy, bo nie tylko w Polsce, tak? Te lata się nie liczą. Ładuje się w dobre studia, prawda, żeby tam były. I tam na tych studiach i w liceach robi się te reformy teraz, prawda? Czyli jest bardzo dużo ciekawych pomysłów na licea, dzieli się tam na jakieś dziwne grupy, jest dużo pomysłów na studia. Natomiast cały czas te maluchy tkwią w tym, czym tkwią, chociaż podobno my wszystko już wiemy, to znaczy to są badania, no to jakby 2 razy 2 jest 4. Wiemy, że dziecko tak się nie nauczy, nie zapamięta. Wiemy, jak mamy uczyć, wiemy, co trzeba robić, angażować wszystkie zmysły, uaktywować dzieci, bo mózg lubi aktywność, a mimo wszystko zrobimy dzieciom dyktando bądź pisanie ze słuchu i koniec. No. Wiesz co, bo to jest takie naleciałość taka,
z której trudno nam się pozbyć. Tak jak oceniania za wszystko, to jak my się nauczyliśmy już kiedyś starej metodyki, zresztą ja ostatnio też rozmawiałam z profesorami, kiedy zmieni się też to edukacja właśnie na tej wyższej uczelni, że my musimy uświadomić sobie, że koło już znaleziono i nie możemy ciągle jechać saniami, prawda? I musimy wiedzieć, dlaczego nie możemy stosować tych starych narzędzi pomiaru, jakie były kiedyś, że mamy coraz więcej dzieci z dysfunkcjami i nie polega praca nauczyciela, szczególnie nauczyciela klas młodszych, na łapance, a na wspieraniu mamy obserwować, zastanowić się my z dyplomem, doświadczeni, jak pomóc dziecku. Bo ja to dobrze wiem, jak bardzo cierpiała moja dusza, kiedy nikt mi nie pomógł, kiedy mnie nie wsparł. Joasiu, powiedz mi takie pytanie, skąd ty wpadłaś na pomysł właśnie na przykład, już jak mam tego rycerza Grzegorza, to jego obedrzemy może z tajemnicy. Powiedz mi, jak wpadłaś na pomysł, żeby właśnie o rycerzu Grzegorzu? Dlaczego rycerz Grzegorz jest twoim bohaterem, a nie na przykład rzeka, wrzątek? Udało się wrzątek. Ania tam z ciebie. Brawo. Brawo. Ale się zastanawiałam, ale się zastanawiałam. No powiedz, dlaczego rycerz Grzegorz, który miał brzuch? No, powiem tak, że rycerz dlatego, że dzieci lubią rycerzy i że rycerz może mieć nieprawdopodobne przygody i to już jest ciekawe, prawda? Już można tam wrzucić olbrzyma, jakieś grzybowilka, ochroniarza i mnóstwo różnych ciekawych, dziwnych postaci. Ale pisząc tę książkę, wyjechałam sobie na kilkanaście dni nad morze. Między innymi w naszej grupie był mój przyjaciel Grzegorz, z którym nie ukrywam, rycerzem nie jest, ale brzuch ma duży. Więc i do dzisiaj mi wypomina, jak dostał tę książkę, ale ja mówię, przepraszam bardzo, ale ja używam grzebienia, przecież ja, nie to, że ja nie lubię grzebienia. I się myję. W ogóle nie... Dlaczego się myję w rzece? Więc ja woda, w ogóle fantazja popłynęła, ale faktycznie, że Grześ był pod ręką. Natomiast to dlatego, że trochę dzieci znam. No wiem, co się tym dzieciom będzie podobało. Wiem, że ich to wciągnie i wiem, że potem można to pociągnąć dalej. I że ten rycerz Grzegorz może jeszcze długo żyć. Że sami mogą tworzyć różne historie o rycerzu Grzegorzu. Bo trzeba jeszcze podkreślić, że w tej książce nie ma ani jednego wyrazu z rzec z kropką. To prawda. I masz rację, jak pracuję z chłopcami. Ja zresztą na tej książce też uczę rysować. Ja nie wiem, czy podesłałam ci rysuneczki, które pracuję z dziećmi. I ci, którzy lubią rysować w ogóle, a tutaj Witia mówiła, że no zresztą tutaj jest fantastycznym grafikiem. Słuchajcie, bardzo dużo ćwiczeń można robić. I też inspirować dzieci do rysowania, tak żeby łączyć ten obraz z wyrazem. Dzieci nie za bardzo lubią pisać, bo mają te napięcia mięśniowe nie za bardzo wyrobione ręce, ale no, z tym rysowaniem, kiedy pokaże im się instrukcje prostych obrazów, to niechętnie powtarzają. Bo jest problem, jak wymyślić, żeby narysować postać, tak? Czyli tu można łączyć jedno z drugim. Wszystkie edukacje są skorelowane. Zgadzam się. Ja tutaj jeszcze powiem taką małą tajemnicę, że powstają książeczki, malutkie książeczki, bo dzieci w ogóle lubią małe rzeczy, a nam się wydaje, że to musi być takie wielkie. Małe książeczki, takie czytadełka, gdzie dzieci, takie 6-7-letnie, które uczą się czytania, są ilustratorami tych książek. Cudnie. I jednocześnie czytają, mają drobne rysuneczki zrobione i to są takie bliskie, a to o smoku, kto ma dwie głowy, a to jakimś śmiesznym kocie, a to jakieś papudze. I cała ta seria takich książeczek malutkich, które można wrzucić sobie do jakiejkolwiek torby i zabrać, nie dość, że czytam i to teksty się powtarzają, wyrazy tam noto, to ilustruje, to właśnie a propos tego rysowania, że dzieci... Ręka musi pracować, żeby też mózg zapamiętał, prawda? Te ręce są bardzo ważne. Czy będzie lepił, czy będzie rysował, czy będzie się przebierał, czy właśnie zrobimy taką dramę. Ja wrócę znowu, bo mówiłaś, że do tych książek jeszcze coś będzie, że będą karty, tak? Gry. Czy mogłabyś jeszcze, tak. Jeszcze raz o tym powiedzieć? Bo ja tak ci weszłam potem i...
książek będą też takie, nie nazwałabym to ćwiczeniami, bo bardzo nie chciałabym i nie lubię, ale ciekawe, mam nadzieję, takie ciekawe, sekretne, tajne historie, w którym się, nie wiem, poszukuje rycerza, prawda? Trzeba przygotować jego opis, jak właśnie on wygląda. Biuro detektywistyczne działa, rycerz zaginął. I tam wykorzystać trzeba te wyrazy, które są w tej książce. Ale dodatkowo jeszcze powstaną karty, gdzie dzieci będą grały, znając historię na przykład Żanety i rycerza. I wtedy, kiedy pomieszamy te karty, i jeszcze gra planszowa, gdzie będzie się szło po planszy i wygra ta osoba, która stworzy jak najdłuższą historię o rycerzu, wygrywając te karty z RZ, albo grając i wybierając sobie, bo jeszcze ta książka służy temu, że dzieci uczą się budowania zdań, że uczą się opowiadania. No właśnie, taka... opowieści się uczą. Tak, i to trzeba coś stworzyć, że coś się wydarzyło, bo nie wiem, ten Henryk z tą hrabiną, hrabia i hrabi, oni coś znaleźli, ten wehikuł i co się tam dalej stało, prawda? Więc gdzieś znaczy, to jest... Tak, kto pracuje z dziećmi, to wie, że myślenie przyczynowo-skutkowe jest to bardzo trudna sztuka u dzieci i w ogóle rozwijanie form zdaniowych. Ułóż zdanie z danym wyrazem. To rozwijanie takiego zdania to nie jest proste. A jeżeli my mamy najpierw opowieść, której się zanurzamy, której się śmiejemy, z którą się bawimy, to łatwiej nam jest powiedzieć o tym rycerzu, który po prostu stwierdził, że on sobie znajdzie taką, która go pokocha, najpiękniejszą, nieważne, że z niego się tam wyśmiewają, że jest brzydalem, prawda? I marzenie miał. Tak, tak. To na pewno daje jakieś dużo inspiracji. Ja chciałabym, bo nad tymi pomocami lada moment będę pracować, bo ciągle coś tam innego się dzieje, ale chciałabym, żeby one były takie, które również uaktywniają dzieci ruchowo. Czyli gdzieś trzeba coś rzucić, gdzieś trzeba będzie coś przeskoczyć, gdzieś trzeba będzie wejść pod krzesło, gdzieś trzeba się będzie przeczołgać. Cudownie. Prawda? Bo to wszystko bardzo potrzebne, żeby ten mózg faktycznie zapamiętał. Najważniejsze przecież dla nas i żeby dziecko się świetnie bawiło. Bo mózg się uczy, kiedy się rusza, prawda? Tak, kiedy się rusza. A jak siedzimy i tak siedzimy, to nagle mówimy, o kurde, jakbyśmy tak wyszli, albo ten Minecraft, albo coś. Zresztą samo oparcie się o tych Minecraftach i grach, to nie ukrywam, że czasami też z tego korzystam, chociaż w życiu nie grałam w Minecrafta, żeby było jasne, ale jak to nazwę, to od razu oczy się błyszczą, prawda? Jakaś gra ciekawa. Ale czyli sama w ogóle formuła gry genialnie, jeszcze jak jest do tego dołączony ruch, super. Zresztą na bazie tych książeczek w ogóle możemy tworzyć też dramy, takie przedstawienia, dialogi. Takiej formy, gdzie korzystamy już z gotowych programów, gdzie możemy tylko w chmurki wpisywać teksty, tak, z daną trudnością ortograficzną. Super, ja jestem po prostu pod wrażeniem, kolejny raz mnie zaskakujesz, kurde, jak ty to robisz, no? Nie wiem, pojechałam sobie nad morze, więc zachęcam. RZ, chodziłam. RZ, Morze Morskie. Bo tak, po 20 kilometrów i nad tym morzem powstała Żaneta i Grzegorz i tak jakoś. Natomiast myślę, że dlatego, że ciągle mam, choć dzisiaj moja Tosia mówi, mamo, ile ty masz siwych włosów. Jakaś koleżanka mi napisała, nic, tak lata szybko płyną i coś tam. Ja mówię, ale dusza ciągle jest, prawda, jakby ta młoda. Sama. Czyli ciągle zastanawiam się nad tymi małymi, młodymi ludźmi, którzy siedzą w tych szkołach i bardzo, póki mogę, i tak zawsze było, to staram się, żeby im te życie umilić. Przecież do tej drugiej klasy ta powieść sensacyjna, która jest podręcznikiem, gdzie szuka się tego skarbu. No tutaj mam ortografię mimochodem o rycerzu, ale tam mamy całą wodę, zdjęcia, bohaterowie są jakby prawdziwi, jakby żyli, prawda, jakby to się wydarzyło naprawdę. Trzeba szybko przeczytać pod książkę, a ona jest przecież podręcznikiem. Czyli może podsumujemy tak, RZ to rycerz i rzeczywiście temat rycerski, ja od razu już widzę cały projekt, jaki można zrobić, prawda?
co tak, jest, tak. Kto z rycerzem się zadaje, co rycerz nosi, kogo spotyka, tak. Jaki lubi zwierzę. Tak, i od razu możemy sobie z tym. Samo H to co? Samo to H to jest ochranim i hrabinie z Hrubieszowa. To właśnie oni, którzy znaleźli wehikuł czasu, gdzie handlowali herbatą, gdzie przed straszny huragan rozwalił im wszystkie hamaki i wszystko, i przy okazji znaleźli wehikuł czasu i polecieli na wyspę Hula Hula i się tam świetnie. Czyli mieli. Science fiction trochę, science fiction i budowanie. Były hipopotamy, które karabina myślała, że już ją zjedzą, zamknęła oczy i czekała, a hipopotam ciągnął za sukienkę, bo chciał wyciągnąć na brzeg i uratować, a tam na brzegu już tubylcy krzyczeli hip, 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 hura, hura, więc... Nie no, a ja już się bałam, że tam zrobiłaś mord po prostu, ale dobrze, żeś to uratowała, bo jak tutaj... Koniec historii hrabiny, tak, bo tutaj widzę tego hipopotama, ja wie, Matko Boska, Joanna zrobiła mord w książce. Ale nie, to jednak uratowałaś. Czyli mamy rycerzy, mamy znowu powrót do przeszłości hrabina, bo wiesz, dla niektórych dzieci to jest hrabina i hrabia. Tak, ale powrót do przeszłości, słusznie powiedzieć, wehikuł czasu. Czasy przeszłe, przyszłe, teraźniejsze. Robimy w klasie swój własny wehikuł czasu. Przerzucamy się w różne miejsca, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Zabawa teraz dobrze. Samorzet to Żaneta, tak? Strażak, pożar. Pożar. Żelazko, bo to wszystko związane jest, bo ona jest krawcową, prawda? Nożyczki ma. I tam sobie robisz żartownicia z tej Żanety i oczywiście możemy też robić żarty różne, bo przecież powinniśmy umieć żartować, prawda? Zdecydowanie tak, żarty to przedłużają życie. Chociaż Błażej uważał, że żarty jego żony Żanety nie należą do najlepszych. No niestety, która mu włożyła żaby pod żółtą kołdrę do łóżka. No to nie jest przyjemne. No nie jest przyjemne. Dobrze, że ten strażak kochał swoją żonę, prawda? Dobrze, powiedz mi, bo akurat tą książeczkę mam, to mogę sobie, wiesz, żonglować, nie? Ale co z tym oskreską? Bo miałam się z królewną kojarzy. A ty tam żeś króliki wsadziła. Jak to? No ja właśnie wsadziłam króliczą rodzinę, Józefinie i jej króliczej rodzinie, która jest ósma z kolei, no bo wiadomo, że tych królików jest dużo, która jest zabawna bardzo, bo któregoś razu znalazła parówki i wszyscy stali krzyczeć, że ona już nie żyje, a i mama chciała, ale króliki nie jedzą parówek, króliki są weganami, prawda? To żeś poruszyła temat odżywiania też. Tak. Czym no uratowana, wszystko jest okej, bo ojciec zawsze te króliki, te ogórki zbierał, poza tym kicał, robi, mówi tylko połowę sylab, wyraz, który się składa z jednej sylaby, róż, józ, ale potem to jest tam na drugim zdaniu tłumaczone. Poza tym mam mnóstwo ale tutaj wyrazów, jaskółka przewrócił, wróbel, Boże, no aż... Jest przyjaciółką jaskółka, jest wiewiórka, jest wredna zresztą wiewiórka. Ojej. Bardzo. Potem się polubią. Spadł z jego dołu, jest dół, więc dużo jest przygód, naprawdę. Wiewiórka, tak jak czytała to Edyta, która, no korekta zawsze musi być, mówi, Boże, ta książka się cała rusza. Tam te wyrazy kicają. No, no tutaj jest nawet królik Franciszek. Ja nie wiem, jak tutaj ten Franciszek nasz najbardziej znany to odbierze, ale królik Franciszek jest. Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy fajnie, że są też takie imiona, wiesz, też one teraz wracają. W ogóle tak jak takie, można powiedzieć, nie stare, ale z tradycją. O, imiona z tradycją. Tak, wracają, ja tutaj je powkładałam jak mogłam. No i też ja bardzo lubię tę króliczkę. Ja lubię bardzo króliczkę Józefinę, bo ona jest przezabawna i ciągle coś wymyśli takiego, co nie trzeba i to są z nią kłopoty. Ale jest też można tutaj mnóstwo rzeczy fajnych robić, od ogrodnictwa poprzez wież rzepa, to znamy, że prawda, w rzepkę w ogrodzie wszyscy ciągną. Tam wyciągają tak z tego
z tego dołu te wszystkie króliki po kolei jeden na drugi pada, są imiona. No taka kicająca wysoka. Poczekaj, baliśmy RZ Grzegorz, a może Janeta, bo ja muszę wszystkich tutaj przepytać. Króliki o z kreską, u zwykłej nie było. O Gustawie Urszuli z Ustki. To właśnie o tych cukiernikach i o tej restauratorce. A, to nad morzem byłaś, od razu efekt jest Ustka. Tak, oczywiście, która jak przychodzili niekulturalni goście do jej restauracji, to wrzucała im, sypała trochę soli do herbaty, coś tam robiła, bo kulturalnych gości tylko przyjmowała. I znowu masz savoir vivre, zachowanie się. Tak. No i tam mam te wszystkie zmuffinki i to jest taka detektywistyczna z kolei historia, bo list ktoś zostawił, ktoś ukradł papugę, nie wiadomo kto, trzeba papugę odzyskać, więc tutaj Urszula wykazuje się ogromnym sprytem. Papuga zostaje uratowana, złodziej zostaje ukarany, ale w sposób, bym powiedziała, sympatyczny. Jak w baśniach. Generalnie też można tutaj się świetnie bawić, cukiernictwo, restauracje, menu. Słuchaj, i tak dalej. W ogóle książki naprawdę polecam, bo one są inspiracją dla każdego nauczyciela, już nie powiem kreatywnego, bo kto pracuje z maluchami, to jak zaczynamy czytać, to dzieci można zapytać, co jeszcze można zrobić. Z dziećmi układać taki plan pracy, prawda? Takie projekty, czym by się zajęły, czy będą na przykład cukiernie i co można jeszcze upiec, w którym jest uzwykłe, tak? Co tam jest do rycerza, co można zająć się szyciem jak Żaneta. Ja już tak rzucam tylko i zrobić pracownię krawiecką i po prostu angażujmy całe ciało. Wiem po sobie, im więcej robiłam i działałam, tym rozumiałam. A jak się tylko siedziałam i uczyłam, to mój mózg powiedział, Boże, jaka nuda. I no, nie mogłam się tego nauczyć, co nie znaczy, że coś jest nie tak z moim intelektem. Po prostu każdy jest inny i uwzględniajmy tą inność, tak? Zresztą nasza podstawa programowa mówi o tym, diagnozujmy, zmieniajmy narzędzia, metody, a nie tylko jedną. Joasiu, proszę cię o pomoc, wsparcie, jak tam jest z tą metodyką. Zgadzam się z tobą w 100%. Metodyka jest jedną, a życie jest drugie, niestety. I jeżeli nie będziemy czerpać, po pierwsze, my musimy jako nauczyciele też się zmieniać. Ja rozumiem, że na studiach nauczyli nas czasem takich, przepraszam, głupot, gdzie trzeba było pisać konspekt i założyć, jak te dzieci się już mają zachować i co mają odpowiedzieć, ale to jakby trzeba wyrzucić. Teraz jest, musimy zacząć jakby od nowa, to nie znaczy, że to jest nie do zrobienia. Trzeba, tak jak powiedziałaś, dopasować, każdy się uczy inaczej, no są te zdjęcia z tą żyrafą, jesteśmy dowód, ten nie wejdzie na drzewo, ten wejdzie, małpa wskoczy. Mamy takie żyrafy, małpy, żółwie w swojej klasie, tak, kochane. I teraz do każdego musimy dotrzeć, a dotrzemy wtedy, kiedy faktycznie wymyślimy takie zajęcia, że każdy z nich coś dla siebie weźmie, no bo wiadomo, że mamy 20-25 dzieci w klasie, więc musimy dla każdego coś dobrego. Ja tutaj rzuciłaś przykład tej pracowni krawieckiej. To jest fantastyczny przykład do tego, żeby na przykład poprosić dzieci o przyniesienie różnych ubrań z domu, różnych, jakie są, swoich własnych. Po czym oglądają, tu jest matematykę, robią sklep, wyceniają, sprawdzając, jakiego to są materiału, dowiadują się, co jest z lnem, co nie z lnem. Robimy zabawę, że zakładamy tylko teraz na nogę długą skarpetkę, zakładamy t-shirt z krótkim rękawem, potem mówimy, a kto ma niebieską koszulę, zakłada niebieską koszulę. Oni się cały czas przebierają, mamy tutaj matematykę, klasyfikowanie, wyglądają już jak pajace, prawda? Jest zabawnie, jest śmiesznie. Potem już robimy pracownię krawiecką, kiedy mierzymy obwody, prawda? Bo rysujemy siebie, koleżanki, koledzy na szarym papierze. Możemy potem zmierzyć długość, dowiedzieć się, co to jest, jaka w pasie ta pani albo ten pan i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tutaj tak mnóstwo działań. Dobierać kolory ulubione, a w każdym kolorze jest taka trudność, zielony również. Zresztą ja jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, która ciągle w
tych sprawdzianach i w ogóle jest w liczeniu głosek i liter. To jest straszne przekleństwo. No i oczywiście ja w gabinecie ćwiczę z dziećmi, ale dla niektórych w ogóle jaka głoska, jaka litera, wiesz, bo oni to mają i no to jest strasznie trudne dla zrozumienia. I bądźmy tutaj łaskawi, że mamy 3 lata na to, żeby opanować tą kompetencję głoski i litery, a nie od razu w pierwszej klasie, prawda, Joasiu? No w zerówce już od razu bym powiedziała, już poleciałaś zadanie, prawda? Już tej zerówki, co litera, co to jest głoska. Znaczy tak jest nienormalne uczenie, tak jak czasem nienormalnie uczymy języków, prawda? Czyli zaczynamy mówić o tych wszystkich czasach przeszłych i innych, a w ogóle nie uczymy tego, co jest potrzebne. Czyli to dziecko ma w sposób intuicyjny napisać i ono napisze dobrze, czy on nie nazwie tej, nie będzie pamiętał, że głoska co słyszy, litera co pisze, ale ty teraz mówisz, a teraz piszesz. No napisz, nie wiem, to tego olbrzyma i nie musisz mi teraz mówić, która jest głoska, która... Jak to nie, jak ma tabelkę i musi ją uzupełnić, a jak nie zrozumie, no to jak? Dla niektórych to jest, wiesz, że jest jedna głoska. Ale powiem ci teraz tak, na usprawiedliwienie nauczycieli, choć jak ja piszę podręcznik, tak napisałam podręczniki, to w moim podręczniku i w ćwiczeniach do podręcznika musiałam umieścić treści z podstawy programowej, tak? I teraz pani, która nie może mieć żadnych uwag, która siedzi w ministerstwie, powie, no ale ja przepraszam, tutaj w ogóle te dzieci nieprzygotowane są, nie wiedzą, co to jest głoska, litera, sylaba, spółgłoska, samogłoska i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w podręczniku, proszę pani, w ćwiczeniach pani takich pojęć jak wyżej, niżej, pod. No to ja się łapię za głowę. No to jak ja tam włożę wyżej, niżej? Dlatego dochodzi do takich paradoksów. Bo wyżej, niżej, po, ja robię w zabawie. Ja robię wszystko w zabawie, prawda? I gdzieś dostają wtedy nauczyciele takie jakieś ćwiczenia, w których może ja bym też czegoś nie włożyła, gdyby ode mnie ktoś nie wymagał, bo chcę przemycić coś fajnego, ale muszę wrzucić to. I teraz od mądrości i rozsądku nauczyciela zależy, na ile ty będziesz te dzieci męczył tymi głoskami i literami. Czyli to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje i to my musimy w zależności od tego, jakie mamy dzieci, dozować ćwiczenia i różnorodność tych ćwiczeń i wymagania, bo mamy 3 lata na opanowanie kompetencji. Słuchaj, ja muszę wrócić do ukochanego misia Pysia, twojego zresztą, bo nie ukrywam, że koncept twój jest genialny. To, co zrobiłaś z tym miśkiem i z tymi listami do dzieci, ja tutaj muszę powiedzieć, że zamówiliśmy pakiet dla naszego osobistego wnuczka i radość, jaka jest u niego, jest tak ogromna, że on dostaje list i tam jest napisane Jan Sowiński. Jakżeś ty na to wpadła? Po prostu kolejna genialna rzecz, że dzieci w XXI wieku dostają listy, bo my sami dorośli dostajemy listy na przykład z zakładu energetycznego albo z gazowni, najczęściej z banku. Tak nie do końca chcą do nas pisać. Natomiast tu dzieci dostają piękną opowieść od misia. I jeszcze takie są ćwiczenia. No, ja polecam, naprawdę, ktokolwiek pracuje z maluchami, ja już nie raz, bo zostałam ukarana za te ciućmaki, ale po prostu z takimi maluszkami, to po prostu zapoznajcie się z misiem. Joasiu, powiedz coś o misiu. No, miś jest przekochany. A ja wymyśliłam te listy, bo byłam tak zarzucona listami z rachunkami innymi strasznymi. I tak sobie pomyślałam, Boże, jak to jest? Dlaczego te dzieci... Pamiętałam takie momenty w swoim życiu, jak byłam młoda, jeszcze jak te listy się pisało niekoniecznie z rachunkami, to pamiętałam te emocje, te takie czary, prawda, w otwieraniu tej koperty, co tam może być w środku, ktoś coś do mnie napisał. To są takie niezwykłe uczucia, tak piękne. Pomyślałam sobie, Boże, przychodzi pokolenie dzieci, które już nigdy w życiu nie będzie znało takich uczuć. Nie będzie po prostu wiedziało, jakie to jest piękne dostać list, który ktoś do ciebie pisze, osobiście zaadresowany i tam są jakieś przygody zabawne. I stąd ten pomysł o listach
Ptysiu. No i też do tego książeczka o misiu Ptysiu, bo ten miś Ptyś gdzieś tam jest razem. Ja to robię w przedszkolu, bo to niekoniecznie musi być tylko indywidualnie, że dzieci czekają, przychodzi list do przedszkola, do tej grupy od misia Ptysia i one tak wierzą i one tak sprawdzają, czy są tam znaczki, czy to, mówiąc nieładnie, nie jest ściema, one są bardzo sprytne. Czy to pani nie podrzuciła, tu naprawdę przyszło, jest stempel, jest znaczek, i naprawdę przyszedł list. Czyli znaczy, to jest jedno z fajniejszych pomysłów w książkach, w której nie ma tekstu, tylko opowiadasz, przeżywasz, są piękne ilustracje, zdjęcia. Więc kto pracuje z maluszkami, bardzo gorąco polecam. I to jest też pomysł, bo ja nie wiem, czy kiedykolwiek, czy niedługo w ogóle nie będziemy mieli listów, tak? Tylko wszystko będzie pocztą elektroniczną. Ale myślę, że to też jest, bo wiesz, jak zaczęła się na początku XX wieku edukacja w Stanach Zjednoczonych, właśnie pocztą korespondencyjne nauczanie, to nie wiem, czy nie wykorzystać tego starego pomysłu, kiedy mamy... siedzimy w domu, żeby na przykład dzieci nie zaczęły pisać listów do siebie, adresować, opisywać swoje przeżycia. Wykorzystajmy może tą starą metodę, ja wiem, no może teraz archaicznie mówię, ale to jest adresowanie, to jest też ten taki dreszcz emocji, co ja dostanę, prawda? Tak, to w ogóle... Aniu, to w ogóle nie jest archaiczne, bo to jest... bardzo bliskie naturze człowieka, prawda? Okej, jak ja ci powiem, żebyś pojechała do mnie teraz na wozie z koniem, to będzie archaiczne. Będziesz jechała i jechała. Romantycznie będzie, ale będziesz jechała bardzo długo. No tak? Bardzo długo, ale do ciebie dojadę. Ale dojadę. To uważaj. Ale jednak te listy, to jest tak bliskie naturze człowieka. My lubimy dostawać, my lubimy niespodzianki, my lubimy... jak ktoś coś pisze, a to jest oczywiście cała dydaktyka, bo przecież ja jak miałam swoją klasę, to każdy z nas miał 30, tam 25, wszyscy dostawali jadąc, czy na wakacje, adresy wszystkich, czy każdy, mieliśmy takie pomysły, że pisaliśmy sobie do siebie listy, czyli to jest świetny w ogóle pomysł do, to jest piękny pomysł. I znowu ortografia, i znowu ortografia. I wtedy nie patrzmy przez pryzmat, to tak jak mówię, taką miałam jedną koleżankę sympatyczną, która jak pokazywała mi pracę dzieci, to ona nie patrzyła na pracę, tylko na to, jaki tam jest błąd. I czasami jak patrzę na portale nauczycielskie, jak dziewczyny pokazują, jakie dostają laurki od swoich uczniów, to ktoś tam mówi, ale tam jest źle napisane. No kurde, jest. No i co? Tylko ważne, ja bym chciała taką laurkę, pewno zazdrosna jest po prostu i tyle. My nie mamy też taką, wiesz, a propos tej ortografii, takiej pokory na błąd, bo ja to już w ogóle przeżywam, bo jak ja piszę dany post, to ja muszę go 3 razy czytać, jak go puszczę i znowu patrzę, mówię, o kurde, skleiło mi się, o kurcze, nie tak mi się tam napisało. Ale no, kiedyś dostałam od pani reprymendę, że jako nauczyciel nie potrafi pisać. No, zdarzyło mi się tak. I powiedz mi, to jak? Można żyć? Można tak żyć? No można, jak widzę. Masz się nieźle, jesteś uśmiechnięta i szczęśliwa. Można tak żyć. My po prostu, myślę, że nie ma zrozumienia w ludziach, tych, dla których ortografia nie jest wielkim problemem. Nie ma zrozumienia w ludziach wobec tych, dla których ta ortografia problemem jest. Więc na przykład można być świetnym nauczycielem, mieć genialne pomysły. Już teraz rzucę na przykład uczyć przyrody, geografii i po prostu być genialnym, no i mieć dysleksję i robić błędy. I to jest straszny horror dla tego nauczyciela, prawda? I to jest bardzo duże takie przeżywanie, wszystkiego musi sprawdzić, wpisując coś do dziennika. 17 razy już nie powiem co z tablicą, prawda? Natomiast... Znaczy tak, moje klasy, które ja uczyłam, każde dziecko miało swój słownik ortograficzny, taki żółty ze WSIP-u był wydawany, taki. I po pierwsze, umiały bardzo szybko znaleźć wyraz w tym słowniku. Po drugie, jak ja napisałam coś na tablicy, to zawsze było, a teraz patrzymy, czy nie ma błędu. Czy pani gdzieś nie zrobiła błędu? Więc dla nich to była w ogóle atrakcja. Uczyłaś uwagi. Uważności i wyłapywania błędu. Jak nie było, to mówiłam ów, a jak był, mówię świetnie, bardzo dobrze uważasz, więc ja byłam nastawiona na to, że ktoś coś znajdzie, tak? I trzeba się nauczyć z tym żyć. Tak, radziłaś sobie z tym świetnie, natomiast w ogóle dyslektycy,
no bo to przecież jest jedna z problemów dyslektycznych, tak. Muszą się nauczyć żyć z wieloma trudami. Ja mam syna, który ma też dyslekcję, już stary facet, jest operatorem, ale się z tym boryka cały czas i on do mnie mówi, czekaj, to będzie, ja mówię, w maju? Ja mówię, ale to nie będzie maj, to jest kwiecień. A, kwiecień, a dni tygodnia mu się mylą, miesiące mu się mylą. Już nie swój wspomnę, chłop, swój tak, chłop. Tak, zaskoczyć go mogę nawet, kiedy masz swoje urodziny i on będzie też może tym zaskoczony, prawda? I jest w momencie, kiedy osoba dyslektyczna nie znajdzie w swoim życiu miejsca dla siebie, w którym jest z czegoś bardzo dobra, to jest osobą, która ma zaniżoną samoocenę, bo środowisko nie rozumie. Idzie się do pracy, mam 30 lat, 20 parę i nagle, no kurczę, nie wiem, że jest maj, tak? Pomylił mi się z czerwcem. Jaki to jest lęk? Jaki to jest stres? Straszny, bo się zapomina jeszcze, jak jest stres. Ja na przykład mam, jak czytam coś i czytam na wizji na przykład, wiem i nie daj Bóg, uświadomię sobie, że mnie inni słuchają, wiesz? To już... Tak. Jak sobie to uświadomię, to koniec litery mi tańczą i nie mogę ich złapać. To jest najgorsze, tak? I teraz mówię, no kurczę, wyszło na to, że Sowińska nie umie czytać, ale umiem, tylko że bez tego stresu, który jest. Tak, i to jest... To wszystko, dlatego mówiąc o ortografii, pracując z takimi dziećmi, które widzimy, że mogą mieć problem, że mogą już być, może będą dyslektykami, bo już to jest, nie wiem, widoczne, zauważalne u nauczyciela, no to czy u rodzica, to szukajmy mocnych stron tego dziecka. Brawo. Ponieważ z każdym miesiącem on będzie coraz bardziej zdołowany, ponieważ ta lewa półkula u niego inaczej funkcjonuje, gorzej, prawa cudownie, ale to lewa jest niestety szkolną półkulą i na tym się głównie zasadzamy. Talenty ratują życie, wiem o tym, czyli talenty, mocne tak. Strony dziecka. Tak, i to jest najważniejsze przy pracy z dyslektykiem dla rodziców i dla nauczycieli. Myśmy znaleźli w przypadku Bartka fotografię i się okazało, że ma takie oko, jest cudownym, jest fotografem, cudownym po prostu. Natomiast dopóki nie znaleźliśmy tych mocnych stron, to on żył w cieniu młodszego brata na przykład, prawda, który bez problemu sobie coś fajnego napisał i nie miał z tym problemów i głośno przeczytał, a Bartek nie chciał głośno czytać, bo jest dziecko dyslektyczne, nie chce czytać głośno, bo jemu się te litery tam jakoś wszystko Ja go czytać. Rozumiem, ja go rozumiem. Asiu, przeszedł nam, godzina nam przemknęła. Ortografię mam nadzieję, że zasialiśmy, bo ja mówię, nie lubię ortografii, a gadam o ortografii, natomiast te książki kupiły moje serce i dlatego może tak przeszliśmy na terapię, tak, na tą dysleksję, ale słuchajcie, one naprawdę fajnie działają, rozwijają myślenie, kreatywność, radość sprawiają. Piszmy listy, tutaj Kasia Czternastkiewicz mówi, że ona pisze na powitanie każdemu dziecku listy i dzieci piszą do rodziców listy, swoje relacje. Super, stwarzajmy sytuacje pisania swobodnych tekstów, wypowiedzi i uczmy otwartości, a stwarzajmy sytuację, że nie będziemy podkreślać na czerwono tej wiewiórki, chociaż wredna, ale z czasem powiedziałaś, że się zmieniła, więc no, dzieci też czasami robią błędy na początku, a ja już umiem napisać wiewiórka, to znaczy, że jest progres, więc dajmy szansę każdemu na zmianę, bo każdy ma inne tempo tych zmian. Zdecydowanie, ale ma zmiany. Dajmy szansę i tak jak dałaś w tytule Wypłyń na głębie, to ja tutaj takie jakby już ostatnie zdanie. Kiedyś ktoś pięknie powiedział, że nie po to są zbudowane statki, żeby stały w porcie, prawda? Więc gdzieś, jeżeli dookoła, jeżeli nie ma tych zmian odgórnych, jeżeli nauczyciele są źle uczeni na uczelniach, to jednak ty się nie bój, prawda? Ty wypłyń na głębie i
działaj tak, bo przez te wszystkie różne aktywności, chociażby tego olbrzyma i tego rycerza, doprowadzić, jestem przekonana o tym, bo ja tak dzieci uczyłam, ja nie miałam tych książek i wymyślałam jakieś naprawdę bajki, rysowałam coś na kartce, oni to wszystko widzieli, to ja nie umiem rysować. Ale ty budowałaś ostatnio statek z twoimi maluchami i płynęliście do Japonii, jedliście sushi, mieliście, otworzyliście restaurację. Kurczę, tworzysz, uczysz przez przeżywanie. Czyli można, niekoniecznie trzeba wypełniać te kratki po prostu. No. Zdecydowanie niekoniecznie trzeba wypełniać te kratki. I zapewniam, że gdybyście teraz przyszli do mojego, do mojej tej zerówki, która ze mną płynęła i zadali pytanie o stolicę Japonii, o stolicę Wietnamu, a gdzie rośnie cynamon, a gdzie rośnie pieprz, a co oni tam jedzą, oni wszystko to powiedzą. My się tak świetnie bawili, że przy okazji zapamiętali, więc gdzieś w ten sposób uczmy, tak samo ortografii, matematyki i wszystkiego. A ortografia może być naprawdę bardzo przyjazna dzieciom, jeżeli, bo to nie ma złych uczniów, tylko my mamy złe metody nauczania. I tak to jest, szukajmy mocnych stron, bo one ratują życie, ja to wiem. Uczmy przez zabawę, bo wtedy nie czujemy, że się uczymy. Nie oceniajmy ortografii i nie mówmy, że to jeszcze raz za tydzień napiszesz to samo dyktando, tak? Jeżeli już chcemy to dyktando. 100 razy słowo, żeby zapamiętała. Tak, 100 razy napisz to słowo, to nie działa, naprawdę to nie działa zupełnie. Ja to sprawdziłam na sobie, różne sprawdzałam techniki na sobie, jedyne to haki pamięci, zabawa, rysowanie, jeszcze śpiewałam. Ja śpiewałam, sobie robię rymowania, więc to naprawdę, to zależy, każdy ma inny mózg, każdy ma inny, bo dyslektycy mają bardzo fajne poczucie rytmu i muzyczni są. Więc tak. Jeżeli śpiewamy i wyrażamy to inną formą niż pisanie, bo ktoś powie, no ale napisz sobie, to zobaczysz. Ja tego nie widzę. Ale wyklasz, wyklasz. Ale wyklasz, wyśpiewaj, tak. Więc Joasiu, bardzo ci dziękuję za tą wieczorynkę, która nam minęła. Ja myślę, że wszyscy teraz pójdą spać spokojnie. Jutro maluchy idą do pracy. 1-3 i przedszkole, no to już dawno. Ja też. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj się dużo nauczyli. Też dziękujemy. Każde spotkanie z tobą, z mistrzem. Dla mnie jesteś moim mistrzem, którego podziwiam od lat. I no, wymyślasz tyle rzeczy, które mnie zaskakują, czasami kurde, czemu ja tego nie wymyśliłam, ale inspirujesz i dziękuję, że jesteś w tej naszej edukacji, wiesz, naprawdę, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za ten wieczór, no i niech idą w świat, bo warto te książki mieć, naprawdę. Bardzo dziękuję, wzruszyłaś mnie bardzo, w związku z tym idę popisać ortografię. Dziękuję. Bardzo cieplutko i no i mam nadzieję, że przyczynię się chociaż odrobinę do tego, że dzieci w naszych szkołach będą łatwiej, z większą przyjemnością, z przyjemnością uczyły się ortografii. Znaczy nie będą szły do szkoły, powiedzieć, Boże, będzie pisanie ze słuchu, ja będzie pisanie ze słuchu i wiem, co dostanę, prawda? Dobrze, ja znam to uczucie. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dziękuję. Dobrano. I życzymy wam miłego, udanego tygodnia, prawda, Jasiu? Zdecydowanie tak.